Czas pandemii, izolacji, lockdownu i zdalnego nauczania sprawił, że wielu z nas zaczęło sobie zadawać pytania fundamentalne. Najgłębsze pytania o sens, istotę i cel tego, co robimy. Kiedy przygotowywaliśmy 4. Kongres Edukacji, wspólnie z Radą Programową, dyskutowaliśmy nad poszczególnymi punktami. I wtedy profesor Krzysztof Zanussi powiedział, a może powinniśmy się zastanowić nad rzeczą podstawową. Po co się uczyć? I tak właśnie narodziła się nasza dzisiejsza debata. Na dobry początek posłuchajmy zatem profesora Krzysztofa Zanussiego. To na początek naszego spotkania proponuję takie dziecinne pytanie, trochę przekorne, trochę na złość. A po co się uczyć? Inaczej można powiedzieć, czy warto się uczyć, czy opłaca się uczyć. I wcale to nie jest takie oczywiste, jak odpowiedzieć, bo jest wiele argumentów przeciw. Po pierwsze, naturalne ludzkie lenistwo. Kto właściwie lubi się uczyć? No czasami lubimy coś umieć, ale uczenie się jest wysiłkiem, nie jest wcale zabawą. Tam niby można wtrącać zabawę do uczenia, ale to nie jest prawidłowy system. System uczenia jest czymś podobnym do ćwiczeń fizycznych. Chodzimy na siłownię, żeby rozwijać mięśnie. Uczymy się, żeby rozwijać umysł. No ale czy warto? Jeśli ktoś chce się uczyć, licząc na to, że zdobędzie prestiż, to przesada, bo w tej chwili ludzie się chwalą tym, że nie czytają książek. A spośród różnych milionerów wielu mówi, że dlatego dorobiło się szalonych pieniędzy, że nie kończyło akademickich studiów, że uczyło się z życia, a nie na jakiejś uczelni. W Ameryce jest takie paskudne powiedzonko, które wielokrotnie słyszałem, kiedy to studenci mówią do wykładowcy, jak taki pan mądry, to dlaczego pan nie jest bogaty? No ale to jest pytanie, czy koniecznie trzeba być bogatym? Powiedzmy od razu, uczenie się niekoniecznie prowadzi do bogactwa, niekoniecznie prowadzi do prestiżu. Dzisiaj są ludzie, którzy nie cenią umysłu i wykształcenia i rozwiniętego rozumu. No ale uczymy się naprawdę po to, żeby wiedzieć. A potrzeba wiedzy jest jakąś potrzebą no, zanotowaną chyba w naszym genotypie. Czujemy się źle, jeśli otacza nas świat kompletnie niezrozumiały. Natomiast czujemy się dobrze, jak coś w tym świecie rozumiemy. I dlatego mój wniosek jest taki, że warto się uczyć. Nawet w pewien sposób opłaca się uczyć. Ale trzeba sobie tą motywację jasno uświadomić. To już nie jest takie oczywiste jak dawniej, kiedy kaganek oświaty był czymś zupełnie zrozumiałym samo przez się, że tak się awansuje społecznie. Dziś to też jest awans, ale już nie taki oczywisty. Natomiast na pewno ten, który używa rozumu, ma przewagę nad tym, który ten rozum pozostawił tak bez troski. Słowem, uczmy się i uczmy się uczyć. To była piękna uwertura do naszej dyskusji, ale całą operę wykonają nasi znakomici goście w studiu i poza studiem. Witam bardzo serdecznie profesor Ewę Chmielecką ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję. Członek Fundacji Rektorów Polskich oraz Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tak jest. Jest z nami także profesor Stefan Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. A poprzez łącza internetowe łączymy się z panem profesorem Wiesławem Banysiem, przewodniczącym Zespołu Bolońskiego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Bardzo serdecznie witam, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, a zatem do pana pierwszego kieruję to proste, soczyste i intrygujące pytanie. Po co się uczyć? Powiedziałbym tak, że chyba nie ma jednej odpowiedzi, która wszystkich zadowoli i pewnie w zależności od tego, kogo pytamy, to te odpowiedzi będą różne. Natomiast myślę, że generalnie uczenie się, tak zwane uczenie się, to nie jest nic innego jak poznawanie świata. I począwszy od małego dziecka, my mamy w sobie, o czym pan profesor Zanussi przed sekundą wspomniał, no w naszym genotypie. Z jednej strony ciekawość świata, z drugiej strony potrzebę i konieczność poznawania tego świata po to, żebyśmy jakoś w tym świecie mogli się orientować. W konsekwencji można by powiedzieć generalnie tak, że
uczymy się po to, żeby dla nas, dla ludzi ten świat był przyjaźniejszy i lepszy, żebyśmy się lepiej rozwijali i także lepiej rozwijali nasze otoczenie społeczne, ale także i otoczenie środowiskowe, do czego pewnie za sekundę jeszcze przejdziemy. I z tego punktu widzenia jest to nasza inherentna ludzka, tej części poznawczej, podstawowej, nie tylko zresztą ludzka, potrzeba bycia czy bytowania w naszym świecie. Natomiast generalnie można by powiedzieć tak za Sokratesem, a propos tego, dlaczego się mamy uczyć i czy mamy się w ogóle uczyć, że tak na dobrą sprawę my nie tyle mamy uczyć się wszystkiego, ile mamy uczyć się myśleć. Sokrates powiedział do swoich uczniów, że no, chcę wam od razu powiedzieć, że ja nie chcę nikogo niczego nauczyć, z wyjątkiem jednej rzeczy, nauczyć was myśleć. I myślę, że to jest klucz tego, co dla mnie jest najważniejsze w tej naszej dyskusji. Pan profesor przywołał postać Sokratesa. Do tych postaci wielkich myślicieli z różnych kultur i okresów historycznych będziemy jeszcze wracać, ale najpierw zatrzymajmy się na tym fundamentalnym pytaniu. Pani profesor, gdybym miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, po co się uczyć? Ja postaram się cele edukacji znane z rozmaitych ważnych dokumentów przełożyć na mój własny język, cele uczenia się w gruncie rzeczy. Wszyscy wiemy, że są trzy podstawowe składowe czy cele: zdobywanie informacji, zdobywanie wiedzy. Trzecim, mniej popularnym, ale niezwykle ważnym, jest uzyskanie mądrości. I to są trzy cele różne od siebie w charakterze. I sądzę, że warto podać relacje pomiędzy nimi po to, żeby lepiej zrozumieć, po co się uczyć. Kiedy zdobywamy informacje o świecie, odpowiadamy na pytania co, gdzie, kiedy, jakie. To są ważne rzeczy. Mamy w tej chwili zalew informacji, dostęp niesłychany, głównie przez internet, także do złej informacji, fałszywej. Informacja jest ważna, ale nie daje nam rozumienia świata, tylko obraz. Wiedza daje rozumienie świata, bo odpowiada na pytanie dlaczego. Dlaczego świat jest taki, jaki pokazany jest w informacjach. Co więcej, wiedzy nie da się kupić. Wiedza się zdobywa przez własny wysiłek głęboki, intelektualny, trudny, po to, żeby zrozumieć, jak świat funkcjonuje. No więc mamy informacje z umiejętnościami, mamy wiedzę ze zrozumieniem. Co to jest w takim razie mądrość? No otóż z informacji, umiejętności i wiedzy można zrobić dobry albo zły pożytek. I znamy ludzi, którzy mają niezłą wiedzę, a z przeproszeniem głupi są jak but, bo robią z tej wiedzy zły użytek. A więc mamy mądrość, która dokłada do wiedzy zestaw wartości, które nami kierują i mówią, czy cele, w jakich używamy wiedzy, są pożyteczne, dobre, mądre właśnie, czy też nie. Czyli musimy włączyć w tę naszą edukację refleksję aksjologiczną nad wartościami i zapytać się, co chcemy realizować za pomocą umiejętności i wiedzy. Heraklit z Efezu mówił, nie wystarczy dużo wiedzieć, panie profesorze, żeby być mądrym. To teraz w pańskich rękach jest pytanie, po co się uczyć? Tak, no były próby odpowiedzi. Ja jako ostatni mówca mam dużą trudność, ale chciałem powiedzieć, że nie padło jeszcze, a może padło, profesor Zanussi o tym mówił, że uczymy się dla siebie. Jest to tak zwane uczenie autoteliczne, czyli sami sobie stawiamy cele, chcemy czegoś się nauczyć. Tak jak pani profesor powiedziała, wiedza się zdobywa. Często w szkole mówimy, że nauczyciel przekazuje wiedzę. Otóż ja uważam, że wiedzy nie da się przekazać. Można wskazać pewne obszary do samodzielnego uczenia się, do samodzielnego studiowania. Czyli z mojej perspektywy pierwszy punkt to jest wiedza rozumiana jako fakty, jako pojęcia, jako definicje, jako relacje między tymi pojęciami, tymi znaczeniami. I to jest wiedza, która niekoniecznie jest wiedzą o świecie. Bo jeśli się uczymy matematyki, to uczymy się myśleć raczej, niż myślimy w pierwszych klasach szkoły podstawowej, czy nawet na studiach, jakie ta matematyka będzie miała zastosowania. Często mówimy, że matematyka obok filozofii jest królową nauk. Że nawet jeśli nie ma bezpośredniego zastosowania, to nam się w życiu przydaje w sytuacjach,
których byśmy się nie spodziewali, że matematyka czy rozumowania logiczne mogą nam się przydać. Drugi element związany z celami, że tak powiem, w mojej optyce, to jest element związany, już była o tym mowa, dlaczego. Wiedza nam pozwala zrozumieć świat. Mhm. Moglibyśmy tutaj wygenerować wiele pytań typu dlaczego i myślę, że nawet dorośli, dobrze wykształceni ludzie nie potrafiliby na te pytania odpowiedzieć. To są pytania, które kiedyś były zgromadzone w takiej książeczce o takich naiwnych pytaniach dzieci. Mhm. No na przykład pytanie do rodzica, dlaczego niebo jest niebieskie? No proszę to wytłumaczyć, prawda, w języku zrozumiałym dla dziecka. Czyli rozumienie świata jest zupełnie czym innym niż wiedza o tym świecie. Mamy wiedzę o telefonii komórkowej, mamy wiedzę o wielu innych zjawiskach, natomiast czy my je dobrze rozumiemy, czy my wiemy, jak to wszystko działa, już nie mówiąc o tym, czy my wiemy, jak to naprawić, gdy nam to się zepsuje. No nie wiemy, panie tak, profesorze. Czyli wiedza typu dlaczego. I to są dwa fundamenty, czyli ta wiedza faktograficzna i wiedza typu dlaczego. Jeśli ja coś rozumiem, to znaczy, że ja potrafię komuś to wyjaśnić. Często studenci mnie pytają, no ale kiedy można powiedzieć, że mam jakąś wiedzę? No wtedy, kiedy potrafisz komuś coś wyjaśnić. I to jest ta podstawa i na tej podstawie możemy przejść do rzeczy wyższych, bardziej wzniosłych. Na podstawie tego, o czym mówiłem, o czym mówiliśmy, możemy przejść do współpracy z innymi. Wiedza o człowieku na przykład, czyli wiedza psychologiczna, wiedza socjologiczna, wiedza pedagogiczna również, jest nam potrzebna do tego, żeby współpracować, współżyć z innymi. W pracy zawodowej bardzo rzadko się zdarza, że jesteśmy taką samotną wyspą, sami dla siebie, tylko sterem, żeglarzem i okrętem. Współpracujemy z innymi. I to jest cała wiedza, którą można by nazwać kompetencjami społecznymi, ale kompetencjami, które są rzeczywiście wdrażane przez nas. To jest zrozumienie innego człowieka, no dzięki naszej wiedzy, że są różni ludzie, że mają różne potrzeby. To jest zrozumienie tego, że musimy się podporządkować, jeżeli jesteśmy w jakiejś hierarchii społecznej, hierarchii zawodowej. Czyli ta współpraca, być może wspólnota, o której powiemy szerzej. I czwarty element, który jest chyba najciekawszy, to jest, jak stajemy się człowiekiem, człowiekiem pełnowymiarowym. Mając wiedzę, rozumiejąc świat, mając możliwości zmiany tego świata, czyli mając umiejętności, mając kompetencje społeczne, czyli mamy możliwość przemówienia do innych, żeby razem z nami ten świat chcieli zmieniać. Czyli to jest pełnowymiarowy człowiek. Człowiek, który jest obywatelem, który jest członkiem społeczeństwa, który pełni różnorodne funkcje społeczne i do tego jest mu wiedza niezbędna, żeby pełnić różnorodne funkcje społeczne w sposób maksymalnie skuteczny. W ten sposób pan profesor płynnie przeszedł do triady, która stanowi drugi człon tytułu naszej debaty. Człowiek, wspólnota, rozwój. Mówił także pan profesor o tym, że powinniśmy rozumieć innych ludzi, ludzi z innych kultur bądź innych epok. To ja mam bardzo ciekawy cytat, który znalazłem na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Inna kultura i zupełnie inny czas. Jesteśmy w Chinach, w III wieku przed naszą erą i mistrz Xunzi, słynny konfucjonista, tłumaczy swoim uczniom tak. Rozmyślałem kiedyś przez cały dzień. Było to mniej warte, niż gdybym choć krótką chwilę poświęcił na naukę. Tak jak kiedyś stawałem na palcach, żeby popatrzeć w dal. A przecież lepiej jest wspiąć się na górę i ogarnąć wzrokiem wszystko. Bardzo ciekawe zestawienie myślenia i nauki. Zwracam się teraz do pana profesora Wiesława Banysia. Panie profesorze, w tym kontekście, zresztą sam pan z kolei przywoływał Sokratesa, który uczył swoich uczniów przede wszystkim myśleć. Co to znaczy rozwój? Co to znaczy rozwijać się? To znaczy widzieć i rozumieć więcej, czy myśleć lepiej? Pan profesor przed sekundą właściwie na część tego pytania już udzielił odpowiedzi. Natomiast ja jeszcze zanim do tego wątku przejdę, chciałbym nawiązać do wypowiedzi pani profesor, dlatego że myślę, że on,
a ta kwestia, którą pani poseł porusza, jest podstawowa. Mianowicie odróżnienie wiedzy od mądrości. Zresztą w tej chwili bardzo często zaczynamy odchodzić od nazywania uniwersytetów uniwersytetami wiedzy i chcemy dążyć do tego, żeby były uniwersytetami mądrości. A to znaczy, że te wartości aksjologiczne także, odpowiedniego wyboru tego, co w wiedzy mamy, jest niezwykle ważne. To zresztą w wielu różnych przypadkach, także aktualnie, także teraz w Polsce, ale i poza naszymi granicami jest niezwykle ważne. Sama wiedza to nie wszystko. Trzeba tę wiedzę odpowiednio stosować, można ją stosować źle albo dobrze i w konsekwencji ten rozwój, o którym mielibyśmy rozmawiać, no on zależy oczywiście od tego, jak odpowiednio tę wiedzę będziemy stosować. Znamy przypadki oczywiście stosowania tej wiedzy bardzo źle. Znamy przypadki stosowania tej wiedzy świadomie źle, po to, żeby manipulować ludźmi i ich zachowaniami, nie tylko poprzez fake newsy, ale także i różnego innego typu insynuacje. I z tego obrazu wynika, że tak na dobrą sprawę powinniśmy nauczyć się myśleć przede wszystkim. A myśleć to znaczy przede wszystkim być z jednej strony chętnym do poznawania tego, co jest wokół nas, poznawania po to, żeby zmieniać to, co jest wokół nas, nie tylko wiedzieć o tym, jak to wygląda, ale zmieniać to, co jest wokół nas i dokonywać odpowiednich, zgodnych z naszymi wartościami wyborów. Przy czym nie może być też tak, jak co po niektórzy mówią, głównie politycy zresztą, że ja mam mój system wartości i w konsekwencji ten mój system wartości jest tym dyrygentem wybierania spośród wiedzy tego, co mi odpowiada. To byłoby bardzo, bardzo niedobre podejście. I mamy wiele przykładów takiego podejścia. Etycznie rzecz ujmując, powiedziałbym tak, wystarczy stosować dekalog po to, żeby tę mądrość, o której tutaj mówiła pani profesor, o której mówimy, stosować do wiedzy, którą mamy. To znaczy zatem, że myśleć to jest coś takiego, co nam pozwala z jednej strony odpowiednio krytycznie patrzeć na to, co ktoś nam przekazuje. Tego uczymy na studiach. Chciałbym, żebyśmy tego także uczyli w szkołach, a nawet już w przedszkolu, żebyśmy tę wiedzę przekazując dawali taki margines ewentualnego pytania, a dlaczego? Dlaczego to niebo jest niebieskie, jak pan profesor wspomniał? Bo to są pytania niby banalne i bezsensowne, ale one są bardzo głębokie. I tego typu pytań jest oczywiście cała masa. Natomiast jeżeli już ten wybór jest zgodny z systemem wartości powszechnie uznawanym i tutaj te systemy wartości jednak powszechnie uznawane można wyodrębnić, niezależnie od różnic kulturowych, bo jest takie twarde jądro tych wartości, jeżeli je stosować do wiedzy, jaką pozyskujemy, to bez wątpienia jesteśmy w stanie zapewnić rozwój nie tylko osobisty, indywidualny człowieka, ale społeczeństw i całej ludzkości. I jak patrzę tak generalnie, tak z lotu ptaka na to, do czego nam uczenie jest potrzebne, do czego nam poznawanie jest potrzebne, do czego myślenie nam jest potrzebne, to bym dokładnie powiedział to, o czym przed sekundą i pani profesor, i pan profesor mówili, że my potrzebujemy tej wiedzy po to, żeby lepiej się czuć w środowisku, w którym jesteśmy nie tylko społecznym oczywiście, ale także tym obiektywnym, fizycznym, po to, żebyśmy mogli w miarę potrzeb i konieczności przekształcać to środowisko, a także powodować, że rozwój całego gatunku ludzkiego będzie zdecydowanie lepszy. No, chociażby fantastyczne osiągnięcia medycyny, chociażby szczepionki mRNA, chociażby loty w kosmos i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby przejść, bo na początku wspomniałem, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytania, które sobie tutaj stawiamy. Jest wiele różnych, pani profesor o tym wspomniała po części, jest wiele różnych poziomów i wiele różnych osób, czy typów osób, które w różny sposób sobie na to pytanie odpowiedzą. Będą tacy, o jakich mówił pan profesor Zanussi, którzy powiedzą, a po co mi wiedza, skoro mogę zarobić więcej pieniędzy. Inni powiedzą, a właściwie po co mam się uczyć, skoro dostanę jakiś tam odpowiedni poziom bytowania i to mnie zadowala. A będą też tacy, którzy powiedzą, no mamy jednak głębsze ambicje, te, które związane są chociażby z tym, żeby świat, który mamy, był zmieniany.
pan redaktor wspomniał na początku o tej technologii, która kroczy przed nami. To jest oczywiście też wynik naszego postępu cywilizacyjnego i rozwoju jako ludzkości. Więc z tego punktu widzenia byłoby dobrze, żebyśmy tę odpowiedź, którą na razie stawiamy w sposób bardzo generalny, zrelatywizowali do wielu typów ludzi, do których takie pytanie mogło być adresowane. Bo to ta przeciętna odpowiedź, jaką dajemy, ona jest oczywiście generalnie słuszna. Powinniśmy uczyć się po to, żeby wiedzieć więcej. Wiedzieć więcej to znaczy odpowiednio zachowywać się w środowisku naturalnym i społecznym, a jednocześnie móc zmieniać to środowisko, tak żeby na przykład ratować się przed katastrofą klimatyczną. Więc te odpowiedzi będą zróżnicowane. Natomiast ja myślę, że gdzieś tam na początku naszej dyskusji, kiedy Rady Programowej Kongresu, kiedy pan profesor Zanussi ten wątek wspomniał, myśmy o tym zresztą wtedy też rozmawiali, to chodziło generalnie o takiego tak zwanego przeciętnego ucznia czy studenta, któremu takie pytanie się zadaje, takiego średniego, którego oczywiście nie ma, ale zakładamy, że możemy sobie taką abstrakcję zrobić i jemu mamy dać odpowiedź, po co ma się uczyć. Więc powiedziałbym tak, no jeżeli już człowiek idzie na studia, które nie są oczywiście obowiązkowe, to zakładam, że jest w nim przynajmniej część dużej chęci poznania świata i zmieniania świata. Nie myślę tutaj nawet o tym, że ktoś mówi, a idę na studia po to, żeby uzyskać dyplom, po to, żeby mieć papier i MGR sobie napisać przed nazwiskiem. Nawet nie po to, że zdobędę jakieś być może lepsze stanowisko, bo teraz jak widzimy nie zawsze to jest prawdziwe. Ale myślę, że część, a przynajmniej mam taką nadzieję, duża część naszych studentów ma te pobudki zdecydowanie wyższe poznawania rzeczywiście świata i próbę wpływania na to, co jest wokół nas. Ale tu dotykamy, panie profesorze, tu ważna kwestia, bo dotykamy tak naprawdę motywacji. Jak motywować do uczenia się, biorąc pod uwagę, że ludzie są bardzo, bardzo różni. Ryszard Kapuściński kiedyś napisał piękne zdanie, żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych. To jest, panie profesorze, sposób motywowania młodych ludzi? Chcesz powiedzieć jedno mądre zdanie, to przeczytaj, mój drogi, tysiąc innych mądrych zdań. No ja myślę, że to byłoby mało skuteczne, na ile ja znam polską młodzież na świecie. Natomiast wydaje mi się, że takim kluczem, który pomógłby przejść do świata wiedzy, jest coś, co ja nazywam indywidualnym kapitałem edukacyjnym. Czyli powiedzenie komuś, uczę się dlatego, żeby umieć. Uczę się dla siebie przede wszystkim, żeby być kim innym. Owszem, żeby zająć w przyszłości jakąś pozycję w strukturze społecznej, ale przede wszystkim mam satysfakcję z tego, że coś zdobyłem dzięki własnej pracy intelektualnej albo pracy. Często zapominamy, że również praca manualna pozwala odnieść sukcesy, mieć satysfakcję i tak dalej. Mówię na przykład o zawodach artystycznych, ale nie tylko. I teraz ten indywidualny kapitał społeczny, jeśli polska młodzież by zrozumiała, bo w wielu krajach to jest rzecz oczywista, że uczę się dla siebie, to proszę zwrócić uwagę, że wtedy odpada problem ściągania, oszukiwania na egzaminach, bo wtedy można powiedzieć, kogo oszukujesz? Oszukujesz siebie. Czyli uczę się dla siebie, zdobywam kapitał, który będę mógł pomnażać. I ten kapitał z edukacji formalnej wyniesiony, czyli ze szkoły i ze studiów, jest taką bazą, która pozwala potem pomnażać ten kapitał. Gdyby to odwołać się właśnie do wyobraźni młodzieży, że oto zdobywają kapitał własny, a potem będą mogli mnożyć ten kapitał. Wkład własny mają, tak. To mogłoby skutkować. Natomiast odwoływanie się do takich bardzo wzniosłych idei, ja myślę, że to przynosi skutek niewielki. Natomiast uczę się dla siebie. Zdobędziesz to, nikt ci tego nie zabierze. To jest właśnie twój kapitał początkowy, własny, wszystko jedno, jak to nazwiemy. I to, czego się nauczysz w szkole, bo oczywiście chodzi nam o motywację przede wszystkim w szkole i na uczelni, to się przenosi potem na życie dorosłe.
To jest ta motywacja, że uczę się dla siebie. No po co się uczę jeszcze kolejnego języka obcego, skoro nie będzie to podstawa mojego zarobkowania? No uczę się dla przyjemności, żeby w języku ojczystym przeczytać jakiegoś pisarza. W jego języku ojczystym. Ja myślę, że to są takie niewymierne wartości tego, że się uczymy. Poznajemy świat, poznajemy języki, poznajemy inne kultury, poznajemy ludzi wreszcie dzięki temu, że się uczymy. Jeśli by tak do młodych ludzi się zwrócić, że właśnie bez wielkich słów uczysz się dla siebie, żeby być kimś, żeby coś znaczyć w świecie, żeby coś osiągnąć, a oczywiście, żeby utrzymać rodzinę, żeby zdobyć jakieś wartości materialne, wiedza ci w tym nie przeszkodzi. To zapewne, panie profesorze, na myśli miał Seneca młodszy, kiedy wypowiadał słynne słowa, że nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy. No, dla czyjego życia? Dla naszego życia. Ale ta motywacja, generalnie słuszna i bardzo mi się podoba to, co powiedział pan profesor, nie może nam jednak usuwać z punktu widzenia, z horyzontu wspólnoty. Czy da się przekonać młodych ludzi, nie tylko żeby uczyli się dla siebie, i tu na pewno stosowałbym argumenty pana profesora, ale jak ich przekonać do tego, żeby, to zabrzmi szumnie i patetycznie, ja się zgadzam, ale żeby uczyli się dla innych, dla wspólnoty? Kiedy problem polega na tym, że jeśli się uczymy dla wspólnoty, to również uczymy się dla siebie. Czyli będąc członkiem wspólnoty, rozwijamy wspólnotę, ale też mamy jedyną możliwość, powtarzam to jeszcze raz i bardzo mocno, jedyną możliwość realizacji naszego, no, sensu naszego życia. Jeżeli chcemy robić coś, co jest wartościowe, co jest realizacją wartości, to musimy to robić z innymi ludźmi. Nie da się tego robić w pojedynkę. I pyta pan redaktor, czy to przekonuje. Odwołam się do prostego doświadczenia. Ja na zajęciach z filozofii w mojej uczelni, gdzie studenci są bardzo zorientowani menadżersko-sprawnościowo. W końcu to szkoła główna handlowa. To jest szkoła główna handlowa. Między innymi dyskutowałam koncepcję wspólnoty. I szok, jaki przeżywali studenci, nie waham się tego powiedzieć, przy konkluzji ostatecznej naszej dyskusji był ogromny, a szok był taki, a konkluzja, przepraszam, była taka, jeżeli w swoim życiu nie uczestniczysz w chociaż jednej wspólnocie, to twoje życie jest zmarnowane, ponieważ nie realizujesz tego, co jest przesłaniem człowieka, nie realizujesz swojego człowieczeństwa, bo to możesz zrobić tylko we wspólnocie z innymi ludźmi. I bardzo pilnie trzeba również oddzielić wspólnotę od grupy działania. Grupa działania jest tymczasowa, nakierowana na cele operacyjne, zamyka się w momencie ich uzyskania. Wspólnota jest czymś więcej, dlatego że jest to grupa ludzi, która jest zgromadzona wokół wartości autotelicznych i która chce te wartości przekuć w czyny, zrealizować swoje własne człowieczeństwo i cele tej wspólnoty przez to, że tym wartościom jest wierna. Postawy, solidarność i krytycyzm, czyli stałe pilnowanie, czy te wartości są aktualne, świeże, ważne i czy je dobrze realizujemy, sprawiają, że ta wspólnota trwa. Żeby nie popełniła plagiatu, to jest koncepcja wspólnoty Karola Wojtyły z czasów, kiedy jeszcze pisał jako Karol Wojtyła swoje wspaniałe książki, która zachowała aktualność po dziś dzień. To, co jest potrzebne ludziom, żeby włączyć się i stworzyć wspólnotę, to jest nawyk refleksji nad wartościami. Oni nie mają mieć wpajanych wartości i motywacji, żeby iść za tymi, a unikać tych, które są złe. Oni mają mieć wpojony nawyk myślenia o wartościach. I to jest jeden z najbardziej, moim zdaniem, fundamentalnych celów edukacji, rzadko kiedy eksplicite wyrażany. Przypomina mi się taka historia z Sokratesem, do którego przyszedł pewien rozgoryczony człowiek i mówi: mistrzu, wędrowałem przez całe życie w poszukiwaniu mądrości, ale te podróże nic mi nie przyniosły. Na to Sokrates odpowiedział: nic dziwnego, w końcu podróżowałeś sam ze sobą. No właśnie. To jest chyba rzecz bardzo istotna i bardzo ważna, panie profesorze,
żeby złapać ten balans między indywidualną motywacją, a tą motywacją nakierowaną na wspólnotę. No oczywiście, oczywiście, że tak jest. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę jeszcze taki wątek nieporuszany przez nas, mianowicie związany z zaufaniem do drugiego człowieka. Otóż, no weźmy przykład każdego z nas. Jesteśmy z kimś blisko, jeżeli mamy do tej osoby zaufanie. Wspólnotowość też opiera się na zaufaniu. Oczywiście system wartości, ale zaufanie do drugiego człowieka, że nas nie zawiedzie, że będzie wypełniał zobowiązania i tak dalej, i tak dalej. Warto o tym wspomnieć, bo we wszelkich rankingach zaufania społecznego Polska i Polacy są na bardzo odległych miejscach. Tak. No, z czego to wynika, to jest pewno problem na osobną dyskusję, ale zaufanie można budować w szkole, na uczelni, potem w pracy, dzięki wspólnej pracy na przykład. Wspólna praca w szkole, metody projektów, wspólne działanie, zaufanie do kolegi, koleżanki, że wykona to, do czego się zobowiązała i tak dalej, i tak dalej. Czyli od prostych kroków przechodzimy do tego, że mamy zaufanie społeczne, czy obdarzamy kogoś zaufaniem, nawet jeśli to jest obdarzanie zaufaniem na wyrost. Dużo gorzej jest w sytuacji, kiedy jesteśmy zamknięci, bo nie mamy do nikogo zaufania. Wówczas, odpowiadając na to pytanie, nie dzielimy się tym własnym kapitałem indywidualnym, tym kapitałem edukacyjnym. Dlaczego ja mam się z kimś dzielić moją wiedzą? Nie mam do niego zaufania. A może on tę wiedzę wykorzysta i przede mną opublikuje artykuł, o którym ja mu dzisiaj powiedziałem, o założeniach moich badawczych. Czyli zaufanie jest takim fundamentem wspólnotowości. I tutaj można by mnożyć przykłady, że bez zaufania nie da się osiągnąć pewnych celów indywidualnych i społecznych. I to dzielenie się wiedzą, o którym to problemie wspomniałem. Mamy wiedzę indywidualną. Dlaczego jej nie przekazać komuś? Dlaczego nie podzielić się z tym? Oczywiście w korporacjach czy w jakichś biurach projektowych jest inny problem. Jest problem pierwszeństwa, wynalazku, opatentowania swojego pomysłu, ale nie zawsze tak jest. Chodzi o to, żeby mieć nawyk spotkań, na których rozważamy, rozmawiamy o sprawach zawodowych, ale i o sprawach filozoficznych, wymieniamy się myślami. Nie ma nic bardziej dla człowieka jak do tej pory takiego inspirującego niż myśl innego człowieka. Pan redaktor tutaj przywołuje myśli starożytnych filozofów, prawda? I słusznie, bo to są myśli, które nas inspirują do dzisiaj. Platon, prawda? Całe księgi życia. Ale też na marginesie już naszej dyskusji chciałem powiedzieć, że być może zbyt optymistycznie podchodzimy do mądrości, że to jest kolejny krok. Ja bym powiedział tak, że mądrość to jest dobro rzadkie. Ono się zdarza bardzo niewielu, czy niewielu z nas może powiedzieć, czy przypuszczać, że jesteśmy mądrzy. Oczywiście najlepiej, żeby w stosunku do siebie tego nie używać. Niech to inni lepiej ocenią. Ale zmierzać do niej zmierzać, można. Tak, zmierzać. Natomiast pan profesor Banyś mówił, że to może na uczelni. Ja bym powiedział tak, że do mądrości się dochodzi. Ja nie wiem, czy ten krótki okres studiów do tego doprowadzi, ale może rzeczywiście to być na tej drodze do mądrości. Zwróćcie państwo uwagę, że mądrość jest takim dobrem rzadkim, że ludzkość od zarania wieków poszukiwała ludzi mądrych. Całe pielgrzymki się udawały do różnych mędrców, prawda, którzy wystarczy, że kiwnęli głową i już, prawda, była energia do jakiegoś działania. Czyli mądrość. Mądrość to jest moim zdaniem ta wiedza, o której mówiliśmy, ale plus jeszcze doświadczenie zawodowe i życiowe. Prawda? Dlaczego my idziemy po jakąś poradę do osoby starszej, doświadczonej? No, że wydaje mi się, że intuicyjnie czujemy, że pokolenie starsze od nas może nam coś zaoferować. To ja bardzo, bardzo serdecznie chciałbym państwu wszystkim podziękować, łącznie z panem profesorem Banysiem na łączach internetowych, za podzielenie się, i tu spróbuję nawiązać do naszej rozmowy, indywidualnym kapitałem mądrości. Bo na pewno nam wszystkim to pomogło. A ja muszę tak bardzo szczerze i osobiście powiedzieć, że słuchając państwa, chyba lepiej zrozumiałem często przywoływane, bardzo piękne słowa z Talmudu. A mianowicie Talmud mówi, że ten świat, w którym żyjemy, podtrzymywany jest oddechem dzieci spieszących do szkoły.
I coś w tym chyba jest. Zdecydowanie. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę, ale na sam koniec posłuchajmy jeszcze profesora Zanussiego. Jeśli słuchając tych wszystkich wypowiedzi dali się Państwo przekonać, że uczyć się warto, to teraz jeszcze trzeba się zapytać, a czego się uczyć i jak się uczyć? Czego się uczyć, to jest bardzo łatwo powiedzieć czego. Uczyć się uczenia. Bo wszystko to, co jest wiedzą na dzisiaj, nie będzie może wiedzą na jutro. To się wszystko szalenie zmienia, nasz świat galopuje, nasz świat pełen elektroniki, smartfonów, internetu. Cały czas stawia nowe wyzwania, ale ktoś, kto się umie uczyć, naturalnie dogania ten zmieniający się świat. A świat się zmienia bardzo szybko. Czego się uczyć? Bo jest taka lawina rzeczy, które właściwie są godne poznania, że trzeba mieć jakieś filtry i powiedzieć, co jest ważne, ale na końcu stoi takie podstawowe pytanie. Warto wiedzieć. Uczymy się, bo chcemy wiedzieć, bo chcemy rozumieć, bo chcemy mieć szerszy horyzont. I co z tego wynika? Jaka korzyść? Doraźna. Ciekawsze życie. Uczmy się, żeby mieć ciekawe życie, bo możemy mieć życie nudne, monotonne, mizerne, które się obraca ciągle w tym samym kręgu, a tymczasem świat otwiera nowe horyzonty i przez to, że się uczymy, jesteśmy uczestnikami tego rozwoju świata, rozwoju ludzkości, w którym przecież uczestniczymy. Bądźmy w awangardzie, bądźmy w tej pierwszej linii, czyli uczmy się uczyć i uczmy się tego, co warto, odrzucając plewy, bo to też jest konieczne dzisiaj. Za dużo rzeczy zwala się nam na głowę. Miejmy zdolność filtrowania tego, czego się uczymy. Wiedza dodaje smaku życiu i dlatego jest gwarantowaną wartością, chociaż są tacy, co w to wątpią.